Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy podążając śladem okruszków, drogą od ziarenka do bochenka. Ruszamy szlakiem chleba prądnickiego. By poznać jego historię, trafiamy do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Jego założyciel, Piotr Mankiewicz, pełen pasji kolekcjoner, zebrał w Radzionkowie ogromne zbiory związane z pieczywem, w tym z chlebem prądnickim. Skąd u Pana ta miłość do chleba? Najważniejsze, ja już byłem w życiu głodny, a tutaj mówię, ci, którzy nie byli, to pił będą. Chodzi mi o szacunek, żeby dzieci nabrały, głównie dzieci nabrały tego szacunku do chleba. Dlatego tyle serca, całe moje serce włożyłem po to, żeby to muzeum wybudować. Od zawsze był Pan związany z chlebem, w Pana rodzinie byli piekarze? Tak, mój ojciec się uczył za piekarza, potem ożeniłem się, też był piekarzem, potem mój brat woził piekarzom mąkę i postanowiłem właśnie coś zrobić dla upamiętnienia tego zawodu. Najciekawsze właśnie w tym całym zbiorze jest ta pocztówka, bo naprawdę związana z chlebem. Szukałem ją przez 10 lat. Wiedziałem, że jest pocztówka, na której 15 tysięcy ludzi stoi w kolejce za chlebem, co było niewyobrażalne i chciałem to koniecznie zobaczyć, aż w końcu udało mi się. Zdjęcie zostało zrobione w Augustowie 1915 roku. A tutaj widzę kolejne klimatyczne rzeczy związane z chlebem. Tak, i w tym miejscu tak samo mamy najciekawszy chleb, bo największy chleb foremkowy, tam on jest. Pójdziemy go oglądać. To jest największe dzieło znalezione. To jest prawie na ten chleb prądnicki. Ogromny. W muzeum można znaleźć eksponaty związane z chlebem prądnickim, który od 2011 roku jest zarejestrowany w Unii Europejskiej pod znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne. To tradycyjny ciemny chleb wypiekany na zakwasie żytnim. To, co odróżnia go na pierwszy rzut oka od innych chlebów, to pokaźny rozmiar. Powstaje w 2 gramaturach, ale nawet w wersji mniejszej waży około 4,5 kg i ma do 65 cm długości, natomiast w wersji większej jego masa to 14 kg. Chleb gigant sprzedawany jest obecnie w kawałkach. Czym się charakteryzuje chleb prądnicki? Że on jest nieprawdopodobnie duży i to jest ten problem właśnie upieczenia takiego dużego chleba, tą energię zmagazynować, żeby przekazać do tego chleba. A piekli go, tak jak tu na tym zdjęciu, z Krakowa, oryginalnie zdjęcie z piekarni krakowskiej. Wchodzę do piekarni i widzę na ścianie i tak prosiłem tego piekarza, żeby mi to sprzedał do muzeum. Zgodził się i ma ten właśnie obraz. Pokazane jest, że ciasto się mieszało nie tylko maszynami, bo maszyn nie było, nogami. Wszyscy są zaskoczeni. Prosto z muzeum trafiamy do Małopolski. Historia tego pieczywa nierozerwalnie związana jest z 2 podkrakowskimi wioskami, Prądnikiem Białym i Czerwonym, które od średniowiecza słynęły z wypieku doskonałych chlebów. To właśnie z tej osady piekarzy trafiało do prastarego grodu pieczywo, białe i rżane, które uznać można za pradziadka dzisiejszego chleba prądnickiego. Według legendy wójt krakowski zanosił królowi na Wawel pierwszy upieczony po żniwach bochenek chleba. Zwyczaj ten pielęgnowano również w czasach, gdy władca wyemigrował do Warszawy. Jeszcze za panowania Stanisława Augusta z okazji Dnia Świętego Jana burmistrz krakowski dostarczał władcy chleb do stolicy. Historia wypiekanego chleba prądnickiego została dość dobrze udokumentowana. Zapiski o nim można znaleźć w licznych dokumentach. Po raz pierwszy z nazwy wymieniony został w piśmie z 1421 roku, kiedy to biskup krakowski Albert nadał swojemu kucharzowi Świętosławowi Skowronkowi kawał ziemi leżącej w prądniku, zobowiązując go jednocześnie do dostarczania tzw. chleba rżanego na stół biskupi. O chlebie wspominał również w swoich zapiskach Jan Długosz. Zapiski o chlebie prądnickim pochodzą już nawet z wczesnego średniowiecza. Myślę, że tak. Wielu kronikarzy, wielu badaczy, etnografów na przestrzeni wieków pisało o tym chlebie, ale właśnie szczególną reputację on zdobył w XIX wieku, kiedy powstał ten wierszyk Pola i porównujący chleb do koła odwozu i potem w przewodnikach właśnie turystycznych
też z końca XIX wieku też pisano o tym chlebie. Przede wszystkim zachwycano się jego wielkością. Niezależnie od rozmiaru i kształtu, chleb prądnicki zawsze ma grubą na 6 mm brązową lub ciemnobrązową, jednolitą skórkę, pokrytą warstwą żytnich otrębów. W przekroju jest jasny i równomiernie porowaty, a w smaku czuć charakterystyczny dla żytniego zakwasu lekko kwaskowaty posmak. Wielbiciele tego rodzaju pieczywa cenią je za bardzo długo utrzymującą się świeżość. Zachowuje ją nawet przez 2 tygodnie. Zawdzięcza tę cechę jednemu ze składników ciasta, mianowicie oprócz mąki pszennej, żytniej, otrębów, drożdży, wody pitnej, soli i kminku, dodawane są do niego jeszcze ugotowane ziemniaki lub płatki ziemniaczane.